Hej, z tej strony Deku i kontynuujemy przygody w Night City, no ale na początek parę słów wstępu. Ja robiłem trochę rzeczy, żeby zarobić troszkę kasy, żebyśmy mieli na jakieś tam nieprzewidziane wydatki podczas misji. I dostałem kilka wiadomości. Tu mamy kontrakt, gorący towar skradziony maestromowcom. Okej, mało to nas interesuje. Tu policja to standardowo. Gwiazdki nas podają. I Saul do nas pisze. Droga, trochę piachu, skały, niby niewiele, ale to jeden z najlepszych widoków w moim życiu. Dziękuję. Gdybyś czegoś potrzebowała, jesteśmy w okolicy. Panam. O, coś my tu mamy. Cofnijmy. Miałaś rację, Vi. Dobrze być znowu ze swoimi ludźmi. W Night City czułam się tak, jakbym była najbardziej samotną osobą na świecie. To już wolę towarzystwo tego upartego dupka. Wiesz, o kim mówię. Zresztą najbardziej chyba trochę odpuścił. Dopuszcza do głosu kogoś więcej niż siebie. To dobrze nam wszystkim zrobi. I mamy swój twocie z ogniska. O! To będzie fajne, bo zrobią się zazdrosna. Masz sporo racji z Night City. Wy przynajmniej trzymacie się razem. Brzmi kuszcząco. Czyli to oficjalnie. Panem wróciła do brajców. Haha. Jeszcze to do mnie nie do końca dotarło. Na razie dajemy sobie okres próbny. Wiesz, nie można od razu wymagać za wiele. Ale czuję, że coś się zmienia na lepsze. No to przecież wiesz, gdzie nas znaleźć. Pomogłaś nam, zawsze będziesz tu mile widziana. Dobra, może kontakt, bo się tu upiją beze mnie, a zaraz następny wyścig. Trzyma się, Vi. Co z Kutcher? Hej, Vi, mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Nie chciałabym się wtrącać w wasze sprawy, ale zauważyłam, że coś między wami ewidentnie iskrzy i chciałabym, żebyś wiedziała, że byłabym szczęśliwa, gdybyś kiedyś stała się częścią naszej rodziny. Widzę, jak River na ciebie patrzy. Mam nadzieję, że dasz mu szansę. Aha, tylko proszę, nie mów mu, że do ciebie pisałam. Ja widziałam, jak ty patrzyłaś na nas, hehe. Nie chcę za wiele obiecywać, bo moja sytuacja jest na razie trochę niestabilna, ale tak, biorę to pod uwagę i myślę o nim poważnie. Rozumiem i dzięki, że jesteś ze mną szczera, bo w zasadzie to nie moja sprawa. W każdym razie wszyscy cię bardzo polubiliśmy, ja i dzieciaki. Nie zawsze jesteś u nas mile widziana. Dzieciaki pozdrawiają. Mają nadzieję, że kiedyś dasz się namówić na rewanż. Buziaki. I Joss. Ponownie. Hej, Vi. Chciałem ci dać znać, że Randy powoli dochodzi do siebie. Jeszcze nie mogę w to wierzyć, ale wygląda na to, że wszystko będzie z nim w porządku. Jestem ci bardzo wdzięczna. Dzięki za pomoc. Przysłałem ci zdjęcie Randy'ego. Mam nadzieję, że niedługo będzie miał okazję podziękować ci osobiście. A my tymczasem idziemy zobaczyć, co z Evelyn. Kolega zgubi cyberdek kolegi, a młodzi nie będą wiedzieli, gdzie leżą rzeczy pozostawione przez starych. I zbliżamy się do Dick Street Street. Johnny? Spuściłem ich pod no, nawet mi się to podoba. Więc weszli od tyłu przez okno. No to niech ci się tu podoba. Podobasz mi się. Chodź sprawdzić, jak bardzo. Dobra. Idziemy w jakieś szare uliczki. Za darmo ci zrobił? Pierdolisz. No za darmo. Wygląda biednie, ale działa. Nie kazał ci płacić w ogóle? Czy na kreskę wzięłaś? No przecież mówię, żadnych pieniędzy nie chciał. No i gdzie on tutaj ma ten swój zakładzik? A, chyba widzimy, w którym miejscu. Hej, hej, co my tu mamy? Śliczna jesteś, wiesz? Jeśli szukałaś faceta na dzisiaj, to już nie szukaj. Mam tu sprawę do załatwienia. Może po prostu się odpierdolisz i nikt nie będzie żałował. Od razu tak na poważnie? Ja przecież żartowałem, nie? Dobra. Slacz, przepuść panią. Krótko i po temacie.
która w ciemności idziesz, by oglądać nas, cośmy ziemię krwią swoją zbroczyli. Gdyby przyjazny był nam Pan Wszechświata, o pokój byśmy twej duszy prosili, żeś się nad naszą złą dolą użaliła. Wszystko w porządku? Nie lubię wody. Nie będę pływać. Nie widzisz, że nikogo to nie obchodzi? Gdzie znajdę Fingersa? Gdybym mógł, to bym się zamienił. Wszystko jest jakieś strasznie zagmatwane. A potem zostaną już tylko kable i puste butelki. Okej. Okay. A, i tutaj już mamy skanowanie różnych rzeczy. Ale najwięcej na samej górze. Niebieski osad. Co one ćpają? Niebieski? To pewnie jakaś pochodna Cefabricolu. Braliśmy to na trzeciej korporacyjnej. Dobreść. Przez dobę nie czujesz bólu. Niewiele pamiętasz. No to nie dziwię się, że one to biorą. No to na grubo powiem. Ale wszystkie punkty wskazują, że mamy iść na górę. Przestań ją szarpać! Myślisz, że się ciebie przestraszę, pojebany chudzielcu? Powinieneś, chyba że chcesz mieć na karku mok z całego miasta. Jak masz wobec niej roszczenia finansowe, to idź załóż sprawę w sądzie. To chyba się na górze dzieje, więc coś za szybko się uruchomiło nam. A tu jakieś dodatkowe wejście mamy, żeby tamtych na bramce pominąć. Każdy ma dosyć tego miasta, nawet szczury. Spłać tylko to, co mi wisisz i możesz spierdalać. Czy to jest Fingers? Nie. Nic ci nie jestem winna. Poza 20 paczkami. Co? Skąd wziąłeś taką kwotę? Chyba z tyłka wygrzebałeś. Uważaj, jak się do mnie odzywasz, szmato. Zainwestowałem w ciebie. Myślisz, że Fingers za darmo nastawia ci ryj? Chcesz odejść z biznesu, to musisz mi oddać. Cześć, V. A ty do czego? Ej, jest kolejka. Gdzie się pchasz? Ty, poczekaj na swoją kolej. Znasz tego Reapera, Fingersa? Słyszałam o nim. Co słyszałaś? Że to partacz. Ej, dobrze, że jesteś. Martwię się o nią. Nie miałam pojęcia, że coś się stało. Znajdziemy ją. Evelyn była u Moksów przez jakiś czas po akcji, tak? No, była. To dlaczego wróciła do chmur? Uważała, że tam będzie bezpieczniejsza. Próbowałam jej to wybić z głowy, ale... Rozmawiałaś już z tym Fingersem? Nie. Trudniej się do niego dostać niż do najlepszego specjalisty. Ja pierdolę. Będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadaj do tych lasek, żeby nas przepuściły. Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. Myślisz, że Evelyn gdzieś tu jest? Mam nadzieję, że tak. Bo chcę, żeby się szybko znalazła. Z drugiej strony mam nadzieję, że nie, bo boję się, co ten pojeb mógł z nią zrobić. Zależy ci na niej. Z czego to wnioskujesz? Od razu ruszyłaś na poszukiwanie. Evelyn potrafi przyciągać ludzi. Pracowałaś w chmurach? Tak, edytowałam im Brain Dance. Tam poznałam Evelyn, Toma i resztę.
Widziałyście tutaj dziewczynę z niebieskimi włosami? Ma chip lalkowy. Ja chyba widziałam taką. Fingers ją operował. Dalej tu jest? Nie wiem. Jego zapytaj. Moja koleżanka bardzo cierpi. Może mogłybyście nas przepuścić? Jasne, wejdźcie. Ciekawe. Przed chwilą nie wyglądała, jakby coś jej było. Jest twarda. Sprawdź. Wchodzimy. Możesz otwierać usta. A teraz? Lepiej. Ale coś jest nie tak. Wszystko mi się rozmywa przed oczami. Poprzednia właścicielka tego faceplate'u miała bardziej pociągłą twarz niż ty. Grzeg naciska na nerw. Chyba skończył. Wchodzimy? Po jakimś czasie oko powinno się zaadaptować. Dobra. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chciałabym chwilę porozmawiać. Z przyjemnością. Szkoda, że tylko chwilę. Ja lubię rozmawiać z ładnymi dziewczynami. Z tym, że w tej chwili jestem zajęty. Jesteście od Tiger Claws? Nie mam zaległych płatności. Jesteśmy od Moxów. Mox. Szanuję. Czego chcecie? Wciskasz tym ludziom najgorszy złom. Możesz tak powiedzieć. A ja powiem, że daję najlepsze, co mam. A co bierzesz w zamian? To, co one mają, co mogą dać, to nie zawsze są pieniądze. Zwyrol. Czego wy chcecie? Słyszałam, że pomagasz dziewczynom z ulicy. A, wybrakowanego towaru nikt nie tyka. Trzeba im wymieniać skórę, regulować układy, zadbać o wszczepy. Towar musi być najwyższej jakości, inaczej klient nie wróci. Najwyższej jakości? Nie rozśmieszaj mnie. Evelyn Parker. Muszę wiedzieć, gdzie ona jest. No dobrze, zapraszam do biura. Tutaj przewija się sporo dziewczyn, naprawdę sporo. Ujmę to tak, wierzę w osobiste podejście. Każda z nich jest inna. Zresztą, zapytaj, kogo chcesz. Jestem kimś więcej niż tanim doktorkiem. Wiem, czego ludzie naprawdę... Tam bym cię chętnie zaprosił, ale no, może później. Ale cóż poradzić? Nie... Wiem, że ją kojarzysz. Odkąd wymieniłam jej imię, strzelasz oczami na boki i zastanawiasz się, jak uciec. Wydawało ci się. To tylko moje tiki. Naprawdę, bardzo chciałbym jakoś pomóc, ale niestety nie mam pojęcia, o kogo wam chodzi. Forrest, to nazwisko coś ci mówi? Nie. Mówił na niego Woodman. Pracuje w domu lalek. Czyli rozmawiałaś z nim? Tak, rozmawiałam. Powiedział, że przyprowadził ją do ciebie. I że mu za nią zapłaciłeś. Do czego ci była potrzebna? Musiałaś się przesłyszeć. Po pierwsze, to nie ja jemu zapłaciłem, tylko on mnie. Po drugie, wcale nie zapłacił, bo nie udało mi się naprawić jej wszczepu. Więc zostawił ją w rozliczeniu za fatygę. Nie mogę tego słuchać. Rozmawiamy o żywym człowieku. Pół żywym. Próbowałem jej pomóc, ale nie umiałem. Same widzicie, z czym ja muszę pracować. A gdybym miał lepszy sprzęt... Mówisz, że nie mogłeś jej pomóc. Co jej było?
Gdybym wiedział, co jej było, to pewnie bym temu zaradził. Chip miał przepalony rejestr instrukcji. Wymieniłem. Nic to nie dało. Powodem uszkodzenia był atak netranerski. Oberwała wyspecjalizowanym malwarem. To ma sens. Przejdź do puenty. Puenta jest taka, że... No jakby wam to... Nie wiem, gdzie ona jest. Ale mnie wkurwiasz, co z nią zrobiłeś, pojebie. Nie no, nie wytrzymam. Załóż jej kaganiec albo strzel jej w gębę. Tak się nie da rozmawiać. Zachowuje się jak zwierzę. Judy, uspokój się, okej? Nie pomagasz. Ja będę rozmawiać. Gdzie jest Evelyn Parker? Możliwości jest wiele, ale najprawdopodobniej kręci niszowe braindance'y. Wiesz to na pewno? Słuchaj, ona tu była przez 4 dni. Praktycznie cały czas nieprzytomna. Nie zaprzyjaźniliśmy się na tyle, żeby mi teraz wysyłała wiadomości o tym, co robi i jak się czuje. Co to znaczy niszowe? Nie wiem. To znaczy, ja takich rzeczy nie oglądam. Czarne porno? Powiedziałem, nie wiem. Gdzie ją znajdę? W sumie to... Jesteś spoko. Podobasz mi się. Kiedy zdałem sobie sprawę, że sam jej nie poskładam, zadzwoniłem do mojego fiksera. Jeszcze tego samego dnia przyszło po nią 2 typów. Do kogo konkretnie zadzwoniłeś? Do Wakako. Powiedziałem, że mam na zbyciu lalkę ze wszczepem braindance'owym. Dokąd ją zabrali? Przecież mówiłem. Nie wiem. Nie byli wylewni. A ja nie zadaję pytań takim ludziom. Nie jestem idiotą. Nie jesteś idiotą. A myślisz, że te wszystkie dziewczyny pozwalają ci się macać, bo jesteś taki męski? Godzą się, bo nie mają wyjścia, a tak naprawdę gardzą tobą, bo jesteś żałosny. Jak wyglądali? Byli podobni zupełnie do nikogo. Nic nie zapamiętałeś? To byli goście w typie takich, którym nie należy się przyglądać za intensywnie. Jeden miał brodę. Ci dwaj, którzy po nią przyszli, nie powiedzieli, co z nią zamierzają zrobić? Mówili coś o tym, że ona się będzie nadawała do filmów z ćmą. Czy jakoś tak, że jest idealna do ćmy. To naprawdę wszystko, co wiem. Sprzedałeś ją jak jakiegoś manekina. Ona była manekinem, złotko. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz. Judy miała rację. Tacy jak ty sprawiają, że w tym mieście nie da się żyć. Dostałaś, co chciałaś, tak? To teraz wypierdalaj. No dobra. Zadanie mamy ukończone. No i mamy zadanko bezwład. Pozwoliłam jej wrócić do domu, lalek. Mogłam ją zatrzymać, ale pozwoliłam jej. A ty? Dobrze się dogadałaś z tym zasrańcem, co? Znaleźliście wspólny język. Nie przesadzaj. Rozmawiałam tak, żeby wydobyć jak najwięcej informacji. Odniosłam wrażenie, że go usprawiedliwiasz. Histeryzowanie w niczym nie pomoże. Tracimy tylko czas. Ja nie histeryzuję, ona już pewnie nie żyje, nie rozumiesz? Nie wiesz tego. Chcesz się spóźnić o te kluczowe minuty, które właśnie tracimy? Jedyne, co mamy, to trop na czarne braindance'y. Co chcesz z tym zrobić? Wiemy, że chodzi o takie z ćmą. To już coś. Dziwi mnie twój optymizm. Dla mnie to brzmi jak okrągłe nic.
Ty nie kojarzysz nic związanego z ćmą? Nie widziałaś nigdzie takiego znaku? Posłuchaj. Branża ma swoje podkategorie. To jest przepastny rynek. Nielegalne wytwórnie przenoszą się z miejsca na miejsce. Robią wszystko, żeby trudno było ich znaleźć. Musimy ustalić, gdzie nagrywają te braindensy. Zakładam, że takich rzeczy nie kręci się w plenerze. Kręci się je tak, żeby nikt nie widział i nie słyszał. Może oglądając nagranie natrafimy na coś, co pozwoli zlokalizować to miejsce. O ile byli na tyle głupi, żeby zostawić jakiś ślad. A masz jakiś lepszy pomysł? Mam. Strona Pleasures of Night City ma swoją podziemną wersję. Tam są najrozmaitsze rzeczy. Może tam się czegoś dowiemy. Poczekaj, daj mi się zastanowić. Spróbuj zadzwonić do Wakako. Wiesz, do tej fikserki, o której mówił Fingers. Masz na nią jakiegoś haka? Nie, czemu? Przecież ona ci nie powie, gdzie jest to studio. Nawet jeśli wie, za dużo by ryzykowała. Dlatego po prostu kupię Braindance. A potem go przeanalizujemy. Okej. Ja spróbuję coś znaleźć na stronie PNC. Poczekam w wozie. Ja nie będę dzwonił. Po prostu się do niej wybierzemy. No i broń to schowaj. Witaj, chcesz porozmawiać? Co tam u ciebie słychać? Czy za tym pytaniem pójdzie jakaś dziwaczna prośba? Skąd? W takim razie mam się świetnie, dziękuję. A co u ciebie? Szukam braindance'ów. Takich bardzo konkretnych. To znaczy? Na nośniku mają logo w kształcie ćmy. Gdyby mnie ktoś pytał o zdanie, to w tym temacie doradzam ostrożność. Wiesz, kto i gdzie produkuje takie braindance'y? A ty wiesz, na czym polega rola fixera? Może ja ci to wyjaśnię. Ja nie tylko finalizuję transakcje. Wiem przede wszystkim, jak dokonać niemożliwego. Czyli? Czyli jak sprawić, żeby i nabywca, i dostawca, i pośrednik nie tylko zostali przy życiu, ale też mogli dalej działać, każdy w swojej branży. Dlatego nie pytaj mnie więcej, kto, gdzie, z kim i dlaczego. Możesz mi załatwić takie nagranie? Nie, ale wiem, kto może. Kto? Jest taki sklep na Jig-Jig Street. Facet ma najrozmaitsze rzeczy, tam zapytaj. Dzięki, Wakako. Dobra. O dziwo, mam coś, nie... co cię nakręci. Na całe godzinę. Pójdź trochę, zafunduj sobie moment relaksu. A to? Z tym, co się robi? Użyj wyobraźni. Przyszłam tu po to, żeby nie musieć jej używać. Szukam specyficznego towaru. Chodzi o braindance'y. Porno? Nie. Coś ostrzejszego. To nie u mnie. Jest taki jeden na Jig-Jig Street. On ma różne rzeczy. Bardzo różne. Okej. Okay. Fajnie, że wszystko jest w obrębie jednej ulicy i nie trzeba gdzieś daleko... często gdzieś biegać. Szukam czegoś czystego. Nieedytowanego. Ja mam same czyste rzeczy. Co cię kręci? Wrócę kiedy indziej. Wrócisz. A ty? Kupujesz coś, czy tylko straszysz klientów? Czym tutaj handlujesz? Braindance'ami. To jakieś specjalne nagrania? Powiem tak, ci, którzy wiedzą, po co przyszli, nie pytają. Szukam braindance'ów. Takich dosyć specyficznych. Specyficznych? Jesteś z policji? Gdybym była z policji, to wystarczyłoby mi to, co kupił poprzedni klient. Okej,
Tylko się upewniałem. Czego chcesz? Daj mi swój najlepszy towar. Taki ze znakiem ćmy. Widzę, że trafiłem na koneserkę. Ćma będzie cię kosztować. A może jakaś zniżka dla nowej klientki? Zniżki są dla stałych nabywców. Nie masz pieniędzy, to spierdalaj. Skąd bierzesz takie nagrania? Twierdziłaś, że nie jesteś z policji. Pytam z ciekawości. Ciekawość zachowaj na moment, kiedy odpalisz brain dance. Ci, którzy produkują takie rzeczy, bardzo sobie cenią prywatność. Nigdy nie przyszło mi do głowy dociekać, skąd się to bierze. Bo ja z kolei cenię sobie życie. Nie jestem żadną koneserką. Jasne. Muszę się dowiedzieć, gdzie te nagrania powstają. To wszystko. Słuchaj, ja tym handluję, bo to dobra i zazwyczaj spokojna robota. Dopóki płacisz, nic więcej mnie nie interesuje. Co tam masz ciekawego? Głębokość smażone ćmy. Tanio. A, i to nie jest zgodne z moim... systemem, oprogramowaniem. Interesy z tobą to przyjemność. No to lecimy do Judy. Również aż bliziutko. Wow. Jakie tempo poruszania się mamy. Zaraz wszystko przygotuję, a ty załóż sprzęt. Będziesz musiała to obejrzeć. Ja będę jednocześnie edytować. Jestem gotowa. Mów, co widzisz. Może zauważysz coś, co ja bym przeoczyła. Pauza, przejdź. Włączyłam tryb edycji. Możesz się tam rozejrzeć. Kosiarz. Pewnie kosiarz. Tylko oni mają takie pojęcie o stylu. Niedawno zamówiona. Odpalamy nagranko, lecimy. To moment. Ale gorąco. Odczyt cieplny to jedna zamazana plama. Szukaj dalej. A, szyszne się zmieniało warstwy. Kombinezon roboczy z logo Electric Corporation. Na kombinezonie było logo Electric Corporation. Może to rekwizyt? Jakoś trudno mi uwierzyć, że ktoś ma fetysz akurat na ich pracowników. Okej, to tłumaczy podwyższoną temperaturę. Możesz mieć rację. Zwykłe pudło. Logo Decker, Tanaka and Rogers. To można znaleźć na każdym śmietniku. A tutaj co mamy? Dziewczyna z kosiarzy. Nie wiedziałam, że zajmują się też tworzeniem braindance'ów. Lecimy dalej. Coś tu znowu mamy? Najtańsza kawa. Śmierdzi syntetykiem. W dodatku zimna. I logo Bakeslice. Kawa była zimna, może nawet wczorajsza. Pizza wyglądała na świeżo. No i? To znaczy, że ktoś regularnie stołuje się w Bakeslice. A tego się nie robi bez powodu. Nikt nie będzie jechał na drugi koniec miasta, żeby kupić ich podłe żarcie. Szukamy budynku Electric Corporation, w pobliżu którego jest knajpa Bakeslice. Issy miała kiedyś sporą elektrownię w Charter Hill. Knajpa też się zgadza. Ale skąd pewność, że to tam? Lecimy dalej z braindance'em. Oj, nie
chciałem pozować. Netrunner. Tak, przynależności. I to jest raczej facet. Koniec nagrania. Dobra, mamy to. Stara elektrownia AC w Charter Hill. To musi wystarczyć. Więcej nie wyciągniemy z tego nagrania. Dawaj, nie ma co tracić czasu. Jasna sprawa. Zabierzesz się ze mną? Tak, jedźmy tam od razu. No to jedziemy. Ta próbka braindance'u z ćmą, którą obejrzałyśmy, niepokoi mnie to. Jeśli oni nagrywają tylko snaf. Przestań, musieliby być kompletnymi idiotami, żeby ją wykorzystać tylko do tego. To znaczy? Nie pozbawiliby się dziewczyny, która ma w szczeple alkowej samorodny talent od tak. Takie gwiazdy nie spadają im z nieba codziennie. No to co, jeszcze jakiś dialog, czy możemy pominąć? No to chyba możemy bez problemu pominąć. A tutaj za skrzyżowaniem już pominiemy podróż. Jest budynek. No dobra, jesteśmy. Wchodzimy? Ty wykombinuj, jak się dostać do środka. Ja zostanę i poszukam w sieci planów budynku. Dołączę do ciebie, jak coś znajdę. Do tego czasu jesteśmy w kontakcie. W środku będzie niebezpiecznie. I? Jeśli chciałaś mi powiedzieć, że mam tu czekać, to nie mów. Okej, idę. Dobra, no to idziemy. O, zdolności techniczne 20 są wymagane. Mało amunicji. Wytwórzmy chociaż parę sztuk. To jest pistolet, to jest strzelba. Wszystko wniesione. Nie pozbierają ci, patusz! Słyszałam strzały. Żyjesz? Tak, nie ma czasu na podchody. Ściągnęłam plany, zaraz tam będę. Szukaj zejścia na niższe poziomy. Dobra, Netrunner chyba wyeliminowany. Ale Sam Deviston robi robotę. Tu mamy coś ciekawego do podniesienia, więc bym chciał to podnieść. Tu się podłączymy, szybko zhakujemy. Co mamy? BD. BD, FF. 1C, ok. EDFF 1C i 55. Możemy wejść z terminala. Brama otwarte. Monitoring wyłącz. I wiadomości cynk. Ktoś na dzik wypytywał naszą wytwórnię. A, czyli się nas spodziewają.
szybkie przeszukanie ciał. O, jakąś drzazgę mam w ogóle przoną. Nie zwróciłem uwagi, którą. Co w odpierdalacie, spiąć? Tam jest gdzieś wejście na górę. Nie jest kurwa do... Tu sobie to podniesiemy, bo coś ciekawego dali. A my mamy poszukać wejścia gdzieś na dół, tak? I gdzie to przejście może być? O, tu jeszcze mam broń do podniesienia i tu jeszcze jedną. Mamy przejście na dół, pięknie. Granat błyskowo-hukowy, jakiś lepszy, ale z takich nie korzystam. Znalazłam zejście. Widzisz moją pozycję? Widzę. Zaraz tam będę. Zaczekaj na mnie na dole. Kompletnie tu nic nie widać. Nie wiem, czy jest jakaś latarka w grze, czy nie ma. Na mnie. Jestem niedaleko. Jestem. Musimy się dostać na poziom minus 2. Myślę, że tam ją trzymają. No to tam pójdziemy. Znam tę bluzkę. Słyszysz to? Evelyn. To jej. Zobaczą nas, chowaj się. Nie wystarczy metoniny. Masz przesrane! A jeszcze jeden gdzieś tutaj jest, tak? Tak. No i dobra. Ja się nie boję, że ktoś mnie zobaczy czy coś. A ty! Aż mi ją kurwa przygięło! Oj, nie mam zdolności technicznych, żeby to otworzyć. Rozjeb ich szybko! Rudy, blokujesz mnie. Kamera. Jedna. I druga. Piękna akcja. O! Ktoś tu jeszcze sobie był. Tu jakieś fanty. Tu jest Judy. Kogo nie ma. W czasach samuraja zamieszczaliśmy ogłoszenia w tym piśmie, że szukamy statystek do występów na scenie. Nie tylko wy wpadliście na ten pomysł. To była kopalnia dup. Oj, nie chciałem używać sieci. Nie, to sieć. No, możemy się podpiąć i pewnie coś wydobyć z danych. Czyli byśmy chcieli BD, BD, 5-5 i 5-5. Fanty zgarnięte. Słyszysz mnie? Kurwą jestem! I
to mamy kolejne pomieszczenie. I tutaj mam lokalną sieć. Wyłączmy monitoring. Monitoring wyłączony, pliki zamówienia. Aktor obierany żyw scen ze szczepów. Aktorka postawiona na szczenie przed publicznością. Aktor budzi się z ręką przywaloną z czymś ciężkim. Aktorka pozornie ucieka z miejsca, w którym jest przetrzymywana. Aktorka chce popełnić samobójstwo. Dobra. Bieżący miesiąc. Aktorzy. Status. 4 zgony. Ewelin żyje. I tutaj jest tak. Dobra. To mniejsza z tym, co tam było w tych mailach. Są tutaj. Uważaj. Wszystko ja... Nie bym mógł pominąć te wszystkie walki czy coś, ale... Gdzieś tu było jedno pomieszczenie, które... Wszyscy leżą, a my nadal stoimy. Tu jest jedno pomieszczenie. A my nadal stoimy. Ale chyba nie ma jak tego otworzyć. Więc ja to zostawię. A my nadal stoimy. Aha. Cha do mnie. Nie padłeś? O kurwa. Już po wszystkim. Udało się. No, prawie. A, tędy jest przejście. Kurwa! I co my tu mamy? Lokalna sieć. Nie mamy dostępu. Kamery wyłączone. Co jest? Ja tu szukam tylko kodu. Jeżeli będzie kod, to lecimy. Ale nie ma kodu. I ja pozbieram fanty. I tu jakieś kolejne fanciki, amunicja, pięknie. Możemy iść na dół. Oj. Trochę ciemno jest, się trochę gubię też w tych pomieszczeniach. Czysto, dawaj dalej. Czysto, czysto, ale sprawdzimy, co tutaj jest. Kajdanki, klasyk. Pizza. To nie są plastikowe atrapy do zabawy, to jest stal. Nawet jeśli ludzie przychodzą tu z własnej woli robić karierę filmową, to nie decydują o tym, kiedy wyjdą. No, zdecydowanie. To co? Robimy kolejne pinterko i... Niszczymy ten... Tam chyba jest pomieszczenie techniczne. Zobaczę, co mi się uda stamtąd zdjąć. Możesz ty! Nie wiem skąd, nie wiem gdzie. Prawda o cyberpsychozie. Wykroili z niej wszystkie wszczepy. I parę organów wewnętrznych też. Nic się nie marnuje. Kosiarze. Ile by się ich nie wybiło, zawsze wracają. Miałaś już z nimi do czynienia?
Owszem. No jasne, że mieliśmy już, nie pamiętasz, żony? Lokalna sieć. Monitoring włączymy. Ja jeszcze się przyłączę, żeby zhakować ten komputerek. FF, 1C, FF i FF. Dane pobrane. Tu nie mamy umiejętności technicznych, więc jeszcze bardziej musimy się ulepszyć, żeby kontynuować jakieś inne wątki. Nienawidzę tego miejsca. Przeładujmy. O, monitoring nas widzi. Przecież ja włączyłem kamery. Tu skanik. Ja zacypię! A tu co mamy? Erata? Mamy jakiś mieczyk nowy, ale to nie czas na wypróbowanie jego. I tak cię znajdziemy, słyszysz? Tak mnie znajdziecie, tak? A wy gdzie jesteście? Tu was nie ma w tym głównym biurze, więc... Właśnie wtedy całe tutaj mamy. System monitoringu wyłączyć. No to co, lecimy na dół. I przechodzimy przez drzwi kolejne. Gdzie jesteś? Chyba blisko studia. Coś ci się udało osiągnąć? Odblokowałam windę. Będzie nam łatwiej się stąd wydostać. Nie patyczkujesz się z tym. Poczekaj na mnie moment. No ja się nie patyczkuję z nimi. Robimy co trzeba. I analizujemy, co się da. Jest i winda. Użyjemy siły, żeby ci otworzyć. Fanciki zgarniamy. I... mamy jeszcze jakieś rzeczy do sprawdzenia. Ja już tak szybko przeszedłem. Może już tu trafiła. Wykorzystali go do nagrania, które go zabiło. A potem jeszcze obrali go z wszczepów. Ja tego nie skanowałem. No, jestem. Dobra, znajdźmy ją. Coś tu jeszcze jest do przeskanowania, ale nie wiem co. Piecyk? Nie. Jest do zeskanowania, ale nie widzę. Wiecie co? To nam do szczęścia chyba nie jest potrzebne, więc
przejdziemy jeszcze te pomieszczenie. I tu mamy fanty. Tu niby coś jest do przeskanowania. Ale kompletnie nie wiem co. Więc ja sobie to też podaruję. A co z tym Villefortem, co go zwinałaś ostatnio? Upchnięty? Jesteś w gównie po uszy! No to to będzie chyba powoli finał. Lokalna sieć i co my mamy? Znowu z powrotem kamerki włączone. Udało nam się uruchomić generator, tylko teraz mamy jeszcze mały problem z setupem, bo światło jest albo w kiblu, albo w studio. Dobra, takie tam szczegóły oświetlę. To jest ostatnie pomieszczenie. Jest. Tylko nie ruszaj jej na razie. Jeśli teraz nagrywa, to możesz jej zrobić krzywdę. Poczekaj, aż przerwę połączenie. Okej. Widzę ją. I widzę kabel. Chwyć go i powiedz mi, kiedy będziesz odpinać. Dokładnie w tym momencie ja odłączę z tej strony. Dobra. Jestem gotowa. Powiem kiedy. Ja też. Dobra. Teraz. Gotowe. Idealnie. Evelyn, słyszysz mnie? Co jej jest? Nie wiem. Myślę, że jest w ciężkim szoku. Myślisz, że możemy ją ruszyć? Nie ma wstrząsu mózgu, uszkodzenia kręgosłupa? Nie widać żadnych ran. Nie mamy wyjścia, Vi. Zabierzmy ją stąd. I to jak najszybciej. Którędy? Odcięłam drzwi i udało mi się przywrócić zasilanie w windzie. No to do windy. To idźmy do windy. Ja nie mogę biegać. No to mam jeszcze jakieś pomieszczenie. Gra nas kieruje w tę stronę. Od kiedy ty palisz? Smakuje jak gówno i kręci mi się od tego w głowie. Ale nie mogę przestać. Jak każdy porządny nałóg. Jestem z ciebie dumny. Wchodzimy? Dajmy im trochę czasu. Widziałeś, w jakim była stanie. Wiesz, gdyby to ode mnie zależało, to przesłuchalibyśmy ją już tam, na miejscu. Ale to nie zależy od ciebie. Idziemy. Bez ład. A to myślę, że chyba już zostawimy na kolejny odcinek. Już mamy 55 minut nagrania, więc... Z tej strony, Dyku, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Dajcie subskrypcję i w kolejnym odcinku skupimy się na kolejnych misjach w Night City. Dokończymy na pewno ten wątek i zobaczymy, co będziemy robili dalej. Więc jest co robić. Doświadczenie, wszystko idzie ładnie, tak jak powinno. 46 poziom aktualnie mamy. A nasze punkty wyglądają w ten sposób. Są tak rozdane.
I przede wszystkim ja chcę dociągnąć Edgerunnerkę do końca, żebyśmy mogli dostawać tryb furii. A nasze punkty w drzewku wyglądają w ten sposób. A właśnie, jak tu już jestem, to dostaliśmy coś chyba fajnego. Albo mi się wydawało. A nie, limit szczepów nam poszedł do góry. Dobrze mówię? Tak, 218 punktów. A szczepy przy okazji wyglądają w ten sposób. No, ale reszta w kolejnym odcinku, w kolejnych przygodach w Night City. Hej, hej!